Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego radomski WORT znowu powrócił do szkół i przedszkoli, by przypominać młodzieży i dzieciom o zasadach poruszania się po drogach, zwłaszcza po zmroku. Akcję Bezpieczny Przedszkolak zainaugurowała wizyta w przedszkolu publicznym nr 13 w Radomiu. Nauczyłem się o ruchu drogowym. Żeby jak jest ciemno w nocy bardzo, to żeby samochody nas widzieli, jak przechodzimy przez ulicę. Koty chodzą, nie mają żadnych oblasków, bo oczy się im świecą. Odblaskowe wizyty w szkołach to nie tylko gadżety i miło spędzony czas. Podczas spotkań z uczniami organizatorzy przede wszystkim rozmawiają, przypominają i podkreślają, jak duże znaczenie mają zasady BRD i widoczność na nieoświetlonych drogach. Każdy rodzic marzy o tym, żeby dziecko szczęśliwie poszło do szkoły i wróciło. Ale też i popołudniami, jak chodzimy. Te dzieci przyniosą do domu modę na odblaskowe elementy garderoby. Bo takie rzeczy można, takie elementy można przyczepiać czy do plecaka, czy do garderoby, ale wtedy nas widać. Ja sam jeżdżąc po Mazowszu, no nie tylko po Mazowszu, ale mam takie sejmowe opaski i jak widzę kogoś takiego niewidocznego, to zatrzymuję się, wręczam. Każdy z chęcią to przyjmuje. Akcje Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny są prowadzone nie od dziś. Wiele szkół aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Poza spotkaniami z przedstawicielami WORT-u, placówki same przygotowują wiele atrakcji, w których poprzez zabawę czy rywalizację przekazują wychowankom treści bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Szkoła od lat współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Mieliśmy tutaj w zeszłym roku imprezę związaną z ruchem drogowym. Był to konkurs powiatowy, gdzie uczniowie klas od 4 do 8 mogli prezentować swoje umiejętności, ale też i krzewimy wśród dzieci wiedzę i umiejętności właśnie związane z poruszaniem się od najmłodszych lat, od klasy 1 do klasy 3, jeśli chodzi o ruch drogowy. Wszystkiemu kibicuje, a także wspiera w wielu aspektach Urząd Marszałkowski. One przynoszą taki wymierny efekt, choćby w odprawach rocznych policji widać, że tych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, tych użytkowników najmłodszych jest mniej. Dlatego od 15 lat prowadzimy tę akcję Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Efekty działań organizatorów są widoczne nie tylko w statystykach, bo faktycznie wiedza najmłodszych jest imponująca. Zapamiętałam, że jak na przykład trzeba zakładać odblaski w różne miejsca ciała, i musimy chodzić po lewej stronie, bo z daleka, jak mamy ten odblask, to nas samochód może z daleka widzieć. Widoczny i bezpieczny przedszkolak oraz wyprawka dla pierwszaka to akcje bardzo podobne, ale jednak kierowane do dzieci w różnych przedziałach wiekowych, stąd różny sposób przekazywania wiedzy. Główną różnicą są odbiorcy. W przedszkolach przedszkolaki, w szkołach pierwszoklasiści i prezenty, jakie dostają. Przedszkolaki dostają maskotki, starsze dzieci, pierwszoklasiści już poważniejsze zestawy do noszenia odblasków. I to jest ta różnica między obydwoma akcjami. Widoczny i bezpieczny przedszkolak oraz wyprawka dla pierwszaka to akcje w ramach Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Zainteresowanie szkół i przedszkoli jest ogromne. Bywa, że w miesiącu pracownicy tylko radomskiego WORT-u odwiedzają ponad 20 szkół. W październiku gościli m.in. w publicznej szkole podstawowej nr 4 w Kozienicach. Generalnie bezpieczeństwo to jest nasz priorytet. Oczywiście szkoła jest po to, żeby edukować, wychowywać, ale tak naprawdę na pierwszym miejscu, przed tą obszarami edukacyjno-wychowawczymi, to jest bezpieczeństwo. Rodzic, posyłając dziecko do szkoły, chce, żeby to dziecko było bezpieczne, ale także, żeby nabrało nawyków bezpiecznego poruszania się po szkole, po podwórku, po osiedlu, a przede wszystkim po drodze. Wiemy, że jest bardzo dużo wypadków drogowych. Wiemy, że jest dużo wypadków także i w gospodarstwach domowych. I dlatego staramy się powiedzieć to, czego często nie powie rodzic. A cieszymy się bardzo, że w tej naszej edukacji wspierają nas takie instytucje jak Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który działa pod auspicjami samorządu województwa mazowieckiego. Czujnym okiem przypatrywał się całemu wydarzeniu przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. My od wielu lat już założyliśmy taką kampanię Bądź widoczny, bądź bezpieczny i myślę, że to jest jeden z lepszych momentów
promowania bezpieczeństwa młodzieży, szczególnie młodzieży. Bo jeżeli przyjeżdżamy do szkoły, jeżeli rozdajemy gadżety odblaskowe, jeżeli tłumaczymy, to znaczy służby tłumaczą dzieciom, jak mają się zachować, to nic więcej, nic lepszego nie można zrobić. Wychowawcy wraz z Milusińskimi z wielkim zaangażowaniem przygotowują swoje występy. Nauczyciele w ten właśnie sposób przemycają im wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niektóre dzieci są wyposażone w odblaski. Wbrew pozorom, te najmniejsze dzieci najbardziej chłoną wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.